Tylko dwa słowa, Ted Bundy, te dwa słowa budzą tak naprawdę kontrowersje, budzą grozę w Stanach Zjednoczonych. Kim jest Ted Bundy? Jest to tak naprawdę amerykański seryjny morderca, uznawany tak naprawdę za najkrwawszego seryjnego mordercę w historii Stanów Zjednoczonych. Nieprawdopodobna historia. Dzisiaj przedstawię właśnie historię Teda Bundy'ego, seryjnego mordercy. Niezwykła tak naprawdę historia człowieka, który był seryjnym mordercą, a miał twarz, fizjonomię tak naprawdę aniołka. Rzecz niebywała, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Ted Bundy. Ta historia tak naprawdę tego mężczyzny jest przerażająca, a jednocześnie po prostu jest ona fascynująca, tak? Jeśli chodzi właśnie o tutaj historię kryminalistyki w Stanach Zjednoczonych. Ted Bundy, a właściwie Theodore Robert Bundy, urodził się 24 listopada 1946 roku w Burlington, Vermont w Stanach Zjednoczonych. Amerykański seryjny morderca. Był jednym z najkrwawszych seryjnych morderców w historii USA. W latach od 1974 do 1978 zabił wiele młodych kobiet, potwierdzono 20. Zwykle przy użyciu tępego narzędzia, czasami przez uduszenie. Często wykorzystywał seksualnie swe ofiary przed morderstwem i po morderstwie, dopuszczając się nekrofilii. Po ponad dekadzie usilnego wypierania się w końcu przyznał się do 30 zabójstw na terenie 6 stanów, jednak ich całkowita liczba jest nieznana. Dwukrotnie udało mu się uciec z budynków wymiaru sprawiedliwości. Został skazany na śmierć i stracony na krześle elektrycznym w 1989 roku. 24 stycznia zakończył praktycznie swój żywot, tak? Praktycznie jest tutaj posądzany o to, że zamordował aż 100 ludzi, 100 praktycznie osób w trakcie swojego życia. No i tutaj te spektakularne tak naprawdę jego ucieczki, dwie spektakularne ucieczki z budynków wymiaru sprawiedliwości. No właśnie, życiorys, dzieciństwo i młodość. Bundy urodził się jako Theodore Robert Cowell w domu samotnej matki w Burlington w stanie Vermont w północnym wschodzie USA. Jego matka Leonora Louise Cowell była sprzedawczynią. Ojca nigdy nie poznał. W akcie urodzenia podane było nazwisko Lloyd Marshall. Jednak później matka twierdziła, że jest nim niejaki Jack Warrington, weteran wojenny. Pojawia się również sugestia, że Ted był wynikiem kazirodczego związku Louise z jej ojcem Samuelem Cowellem. Tak? Wyobraźcie sobie, on miałby być tak naprawdę dzieckiem z kazirodczego związku Louise z jej ojcem Samuelem Cowellem. Louise wraz z Tedem zamieszkała u swych rodziców w Filadelfii. By uniknąć napiętnowania związanego z posiadaniem nieślubnego dziecka, został zaadoptowany przez dziadków przez wiele lat, aż do 1968 roku. Był wychowany w przeświadczeniu, że jego matka jest jego siostrą. No to jest po prostu już tragedia, tak? Był wychowywany w przeświadczeniu, że jego matka jest jego siostrą? Dziwna sprawa, tego jeszcze nie słyszałem, tak? W 1950 roku Bundy wraz z matką wyprowadził się do miasta Takoma w stanie Waszyngton, gdzie mieszkali ich krewni. Rok później Eleanor poznała kucharza Johnego Culpera Bundy'ego, za którego wyszła. Syn przyjął nazwisko ojczyma, tak? I stąd właśnie to nazwisko Ted Bundy, znaczy to Bundy, tak? Bo Ted to jest imię. Gdy na świat przyszła kolejno czwórka ich dzieci, Ted zajmował się rodzeństwem. Dał się poznać jako zdolny uczeń Woodrow Wilson High School. Był też aktywnym działaczem lokalnego kościoła metodystów i zapalonym skautem. Mimo tego był bardzo nieśmiałym chłopcem, który nie potrafił nawiązywać przyjaźni z rówieśnikami i pozostawał samotny. W późniejszym okresie, oczekując na wykonanie wyroku śmierci, wspominał swoją fascynację przemocą i seksem. Jako nastolatek przeglądał zbiory w bibliotekach, poszukując książek o przestępstwach i tematyce kryminalnej. Koncentrował się zwłaszcza na tych, które przedstawiały przemoc o podłożu seksualnym oraz zdjęcia zwłok i gwałtów, tak? Czyli widać, że ta jego tak naprawdę skłonność, ona nie była przypadkowa, tak? To już praktycznie od czasów młodości dziecięcych, tak? Miał właśnie takie tutaj skłonności, tak? No, można powiedzieć tutaj dewiacje, zaburzenia seksualne. Bundy bardzo wcześnie rozpoczął działalność kryminalną, jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, dopuszczając się drobnych kradzieży w sklepach. Interesował się narciarstwem, w związku z tym zawłaszczał sprzęt i fałszował bilety na wyciągi. Był dwukrotnie aresztowany jako młodociany, jednak jego rejestr kryminalny z lat młodzieńczych uległ później zatarciu. No i to właśnie też był jeden z powodów tak naprawdę, dlaczego policja tak długo go szukała, tak, bo ten rejestr po prostu tych przestępstw został zatarty, tak, czyli on nie widniał praktycznie w tych kartotekach. Lata studenckie. W 1965 roku Bundy ukończył szkołę średnią i dzięki stypendium rozpoczął studia na University of Puget Sound, psychologia i orientalistyka. Po dwóch semestrach przeniósł się jednak na University of Washington w Seattle. W trakcie studiów podejmował różne prace dorywcze, m.in. w sklepie. W ramach praktyki studenckiej był wolontariuszem w Centrum Pomocy Kryzysowej dla osób skłaniających się ku samobójstwu. Poznał tam Ann Rule, reporterkę zajmującą się sprawami kryminalnymi. Ironią losu był fakt, że Rule pisała później artykuły poświęcone zbrodniom Teda, nieświadoma, że dawny młodszy kolega jest ich sprawcą. To jest kolejna tak naprawdę kuriozalna sprawa w całym tym zdarzeniu, tak? Czyli on tak, miał praktyki studenckie, był wolontariuszem w Centrum Pomocy Kryzysowej dla osób, które miały zdolności samobójcze. Potem poznał dziennikarkę Ann Rule, tak, reporterkę, która później opisywała praktycznie tego zbrodniarza, tak, który mordował po prostu tych niewinnych ludzi, te kobiety. Natomiast ona nie miała bladego pojęcia, że to jest właśnie ten mężczyzna, z którym ona się po prostu zetknęła praktycznie w młodości. W 1967 roku Bundy nawiązał poważniejszy związek miłosny ze Stephanie Brooks, imię i nazwisko zmienione. Jednak rok później dziewczyna ukończyła studia i zerwała znajomość, określając Teda jako niedojrzałego i pozbawionego wszelkiej ambicji. W tym samym czasie odkrył prawdę o swojej rodzinie. Inne źródła podają, że miało to miejsce wcześniej. Nastąpiła w nim duża przemiana. Stał się pewnym siebie i przebojowym mężczyzną. Zaangażował się w kampanię o uzyskanie nominacji prezydenckiej z ramienia Partii Republikańskiej dla Nelsona Rockefellera. Czyli nawet się pojawia tutaj wątek polityczny, tak? No dosyć ciekawa sytuacja, bo z reguły te osoby, które gdzieś dopuszczają się jakichś przestępstw na tle seksualnym, morderstw, no to ich nie interesuje tak naprawdę polityka, to co się dzieje, tak? Natomiast on tutaj właśnie brał udział, zaangażował się właśnie w kampanię prezydencką dla Nelsona Rockefellera. Wznowił studia, ciesząc się sympatią kolegów i wykładowców. W 1969 roku zaczął się spotykać z Elizabeth Kendall, nazwisko także zmienione, rozwódką samotnie wychowującą córkę. Związek ten trwał ponad 6 lat, aż do jego skazania w 1976 roku za porwanie. W 1972 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Seattle i podjął pracę w stanowym biurze republikanów. Podczas kampanii wyborczej na gubernatora stanu doszło do niewielkiego skandalu z udziałem Bundy'ego. Został rozpoznany, gdy podszywał się pod studenta i nagrywał spotkania wyborcze demokratycznego oponenta. W 1973 roku podjął studia prawnicze, które jednak szybko porzucił wiosną 1974 roku. Czyli to też pokazuje, że on był praktycznie wykształconym człowiekiem, tak? To nie był jakiś prymityw, jakiś człowiek po prostu niedojrzały. No często po prostu chociażby w Polsce można takich zobaczyć przestępców gdzieś tutaj tak seryjnych, że oni mają pewne zaburzenia, albo też są oni lekko upośledzeni, no i nie panują nad tymi po prostu popędami, nad tymi zaburzeniami, nad tym upośledzeniem też nie panują, no a wiadomo, że po prostu ta opieka medyczna, tak, nie ma osób, które by to wszystko kontrolowały i często się dopuszczają właśnie tych przestępstw. Natomiast tutaj była zupełnie inna sytuacja. W lecie 1973 roku odbył podróż do Kalifornii, gdzie mieszkała Stephanie Brooks, zauroczona jego nowym wcieleniem poważnego, zaangażowanego profesjonisty. Zgodziła się odnowić związek. Pod koniec roku Bundy, spotykając się w dalszym ciągu z Kendall, oświadczył się i propozycja została przyjęta. 2 tygodnie później, krótko po nowym roku 1974 roku, zaręczyny ze Stephanie zostały przez niego bezceremonialnie zerwane. Bundy odmówił wszelkich wyjaśnień, unikał kontaktów z byłą już narzeczoną. Być może była to forma zemsty za poprzednie porzucenie. Po ujęciu seryjnego mordercy zwrócono uwagę na fakt, iż większość jego ofiar miała długie, proste, brązowe włosy rozdzielone przedziałkiem po środku głowy, co upodobniało ją do Stephanie. Ja myślę też, tak, że na pewno po prostu on wybierał pewnie te ofiary na podstawie tego, tutaj na podstawie tej swojej poprzedniej partnerki i tego, że właśnie jemu nie wyszło z tą poprzednią partnerką, tylko wiecie, no gdyby tak było zawsze, tak, że mężczyzna by miał mordować kobiety, którym nie wyszło, to po prostu była jakaś tragedia na świecie. I teraz 1974 rok, Stany, Waszyngton i Oregon, pierwsze zbrodnie. Pierwszych morderstw Bundy dopuścił się na terenie stanu Waszyngton. Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie zaczął zabijać. Wielu ekspertów w tej sprawie, w tym Ann Rule, były detektyw hrabstwa King, Robert Keppel, jest zdania, że Ted stał się mordercą będąc jeszcze nastolatkiem. 8-letnia Anne Marie Booth z Takomy, mieszkająca w sąsiedztwie Bundy, zaginęła bez śladu w 1961 roku, gdy Ted miał 14 lat, czyli on już praktycznie był posadzany o to, że dokonał tego przestępstwa w wieku 14 lat. Bundy, mimo że przyznał się do wielu innych morderstw, w tym przypadku zdecydowanie zaprzeczył. No ale zaprzeczył, ale kto mu po prostu może teraz uwierzyć, tak, jeżeli okazał się najbardziej okrutnym seryjnym mordercą. Dzień przed egzekucją przyznał się swojemu prawnikowi, że po raz pierwszy porwał kobietę w 1969 roku, zaś zabił kobietę w 1972. Przez wiele lat był podejrzewany o morderstwo kobiety w grudniu 1973 roku, jednak analiza DNA pozwoliła na ujęcie prawdziwego sprawcy w 2002 roku. Wiadomo, że co najmniej kilku kobietom potencjalnym ofiarom, które próbował uprowadzić, udało się szczęśliwie uniknąć ataku i porwania. Najważniejsze zabójstwo, do jakiego się przyznał i które udowodniono, miało miejsce w 1974 roku. Dopuścił się go więc na wieku 27 lat. Jednak jeden ze znajomych Bundy'ego widział już w 1973 roku kajdanki na tylnym siedzeniu jego beżowego Volkswagena model Garbus, wyprodukowanego w 1968 roku, którego Bundy był właścicielem od 1969 do 1975 roku. Wyjął ze swojego samochodu przednie siedzenie pasażera, aby łatwiej ukryć i przewozić ciała. Kolejne zbrodnie popełniał z częstotliwością mniej więcej miesięczną. Przyszłe lata miały pokazać, że był bardzo sprytny i przebiegłym przestępcą. Krótko po północy 4 stycznia 1974 roku Bundy włamał się do sypialni 18-letniej tancerki i studentki University of Washington, Joan Lenz, imię, nazwisko zmienione, i zadał jej kilka silnych ciosów w głowę metalowym prętem wyrwanym z ramy łóżka. Dziewczyna została znaleziona następnego dnia zgwałcona w stanie śpiączki, leżąca na łóżku w kałuży krwi z wziernikiem ginekologicznym tkwiącym w pochwie. Przeżyła atak i wybudziła się po 10 dniach, ale odniosła trwałe uszkodzenia mózgu. Była jednak jedną z 5 znanych policji kobiet, które przeżyły atak Bundy'ego. Następną ofiarą Bundy'ego była 21-letnia Landai Ann Hally, również studentka tego samego uniwersytetu. Po północy 31 stycznia 1974 roku włamał się do jej sypialni, pobił dziewczynę do nieprzytomności, ubrał w dżinsy i koszulę, zawinął prześcieradło i wyniósł z pokoju. Dopiero ponad rok później znaleziono jej czaszkę i żuchwę wraz ze szczątkami kilku późniejszych ofiar w górach na wschód od miasta Issaquah. 12 marca 1974 roku w Olimpii, stolicy stanu Waszyngton, Bundy uprowadził i zamordował 19-letnią studentkę Evergreen State College, Donnę Gay Manson, zmierzającą na koncert jazzowy odbywający się na terenie kampusu. Jej zwłok nigdy nie znaleziono. 17 kwietnia 18-letnia Suzanne Ellen Rancourt zniknęła z kampusu Central Washington State College w Ellensburg i już więcej nie widziano jej żywej. Dwie inne studentki zeznały niezależnie od siebie, że spotkały, jedna w noc zniknięcia Suzanne, druga 3 dni wcześniej, człowieka z ramieniem w gipsie, który prosił je, by pomogły mu znieść książkę do Volkswagena Garbusa. No właśnie, i tutaj warto powiedzieć jeszcze po prostu, jaki on wykorzystywał tak naprawdę motyw, tak, podczas tych swoich strasznych po prostu morderstw, tak, których się dopuszczał, bo miał praktycznie jakby tutaj cały po prostu miał sposób tak naprawdę na to, żeby zwabić te ofiary, żeby rzeczywiście te ofiary zwabić i żeby tutaj je po prostu żeby je dokonać morderstwa. Całkowita liczba ofiar Bundy'ego określa się nawet 100 kobiet, jednak prawdopodobnie nigdy nie uda się podać jej dokładnie. Cechował go dosyć stały sposób działania. Szukał i zbliżał się do potencjalnych ofiar w miejscach publicznych, nawet pełnych ludzi, także w dzień, jak miało to miejsce w przypadku uprowadzenia J. Ott oraz D. Naslund nad jeziorem Sammamish lub K. Leach ze szkoły. Zaufanie przyszłych ofiar zdobywał w różny sposób, udając osobę z unieruchomioną kończyną, potrzebującą pomocy lub podającą się za przedstawiciela władzy policjanta czy inspektora straży pożarnej. Następnie popełniane przestępstwa ułatwiła Bundy'emu miła aparycja. Wykorzystywał swój urok osobisty i atrakcyjną, ale nie zapadającą w pamięć fizjonomię. Opisywany był również jako człowiek kameleon, który za pomocą niewielkich zmian fryzury czy zarostu był w stanie zmienić swój wygląd nie do poznania. Wszystkie ofiary Bundy'ego były białymi kobietami, zazwyczaj pochodzącymi z klasy średniej. Większość miała od 15 do 25 roku życia i zazwyczaj były studentkami. Ann Rule w swej książce zauważa, że większość ofiar miała długie, brązowe, proste włosy z przedziałkiem na środku głowy, sugerujące znaczne podobieństwo do Stephanie Brooks, która porzuciła Bundy'ego w 1968 roku. Wspomnienia tamtych wydarzeń mogły wywrzeć wpływ na jego późniejsze zabójcze zachowania. W wywiadzie z 1980 roku Bundy zaprzeczył jednak temu, wyjaśniając, że jedynym kryterium wyboru ofiar był młody wiek i atrakcyjność fizyczna, a faktycznie jego ofiary różniły się znacznie. Po zwabieniu kobiety do samochodu morderca uderzał ją w głowę łomem, który miał ukryty w pojeździe. Każda z odnalezionych czaszek, z wyjątkiem Kay Leach, miały ślady obrażeń spowodowanych tępym narzędziem. Każde z odnalezionych ciał, z wyjątkiem Kay Leach, nosiły ślady duszenia. Wiele z ofiar było przewożonych z miejsca uprowadzenia w odległe miejsce. W przypadku Kay Parks było to około 400 km z Oregonu do stanu Waszyngton. W okresie poprzedzającym szukanie ofiar Bundy pił alkohol. C. Darrounge zeznała, że wyczuwa jego woń w oddechu porywacza. Agent Hagmeier wywnioskował, że popełniając pierwsze zbrodnie, Bundy uważał siebie za początkującego i porywczego mordercę, a następnie wyewoluował do fazy, którą zwał pierwszorzędną lub drapieżną. Podczas przesłuchań skazany przyznał się, że odciął za pomocą piłki do metalu głowy co najmniej 12 swoim ofiarom. Odcięte głowy przechowywał przez jakiś czas w swoim mieszkaniu. Zeznał, że głowę Manson spalił w kominku u swojej dziewczyny. Niektóre czaszki znaleziono z wyłamanymi przed nimi zębami. Wielokrotnie odwiedzał porzucone w Taylor Mountain ciała ofiar, leżał z nimi, nakładał makijaż na twarze i uprawiał z nimi seks, nekrofilia, aż do momentu, kiedy uniemożliwiał to rozkład zwłok. No to już naprawdę straszna sprawa. Bundy przyznał również, że miał zwyczaj gromadzić pamiątki swoich zbrodni. Po aresztowaniu w 1975 roku policja Utah przeszukała mieszkanie Bundy'ego, lecz nie znalazła w nim zbioru zdjęć ofiar, które Bundy zniszczył po zwolnieniu za poręczeniem majątkowym. Jego dziewczyna Elizabeth pewnego razu znalazła w pokoju Bundy'ego torbę z kobiecymi ubraniami. No i teraz na pewno rzecz, która wiele osób zastanawia, tak? A więc zdrowie psychiczne tego człowieka. W grudniu 1987 roku psychiatra dr Dorothy Otto Lewis, zajmująca się seryjnymi zabójcami, badała przez 7 godzin zdrowie psychiczne Bundy'ego. W jego wyniku zdiagnozowała zaburzenia afektywne, dwubiegunowe oraz dokonywanie zbrodni przez Bundy'ego zazwyczaj w trakcie zaburzeń depresyjnych. Także tak to właśnie wygląda. No, przerażająca tak naprawdę historia Teda Bundy'ego, człowieka, który praktycznie jest tutaj, ludzie przypisują mu ponad 100 ofiar, tak, 100 osób praktycznie miałby ten mężczyzna zamordować. Przerażająca tak naprawdę historia. No i ostatecznie ten mężczyzna skończył praktycznie na krześle elektrycznym, tak? Został on skazany na karę śmierci, został praktycznie tutaj zgładzony. Przerażająca po prostu historia. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napisz też w komentarzu, co na ten temat sądzisz, co na ten temat właśnie myślisz, na temat tej przerażającej tak naprawdę historii tego człowieka, tak, no, zbrodniarza, tak, mordercy, nekrofila, niepanującego absolutnie nad swoimi po prostu popędami seksualnymi, nad swoimi dziwnymi, dzikimi tak naprawdę rządzami seksualnymi, tak, no rzecz niebywała, wyobraźcie sobie, tak, że on zamordował te ofiary, później jeszcze przyjeżdżał w te góry, jeszcze z nimi uprawiał po prostu seks, malował im, nakładał im makijaż, no rzecz po prostu straszna, absolutnie haniebna. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. To była właśnie historia Teda Bundiego. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.